Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z BeamNG Drive i dzisiaj, słuchajcie, będziemy robić różne katastrofy pociągami. Miałem przejechać po tym moście, nie pykło. Jak on siedzi jeszcze na swoim miejscu tutaj? Co to ma być? I na tej mapie są tak fajnie ustawione pociągi, widzicie tą wyskocznię, nie? To jest wyskocznia pociągów, które znajdują się tutaj i możemy po prostu sobie teraz nimi zjechać na dół i po prostu wbić się w autobus na przykład. Co jest z nim nie tak? Czemu on tak dziwnie pękł? Co tu się stało? Czy on ma dywan tu w środku? Czemu on ma tutaj dywan? Dzisiejszą misją, słuchajcie, będzie ocalenie tego oto człowieka przed tym pociągiem, który będzie wyskakiwać z tej wyskoczni i my nie możemy do tego dopuścić, tak? A żeby ocalić tego jednego człowieka, poświęcimy 20 ludzi, albo nawet 26, coś takiego, nie chciało mi się dokładnie liczyć, chcecie to policzcie. Mamy oczywiście tutaj jakiegoś Porszaka i uwaga, jedziemy. Pociąg leci 153 km na godzinę, wbija się w Porsche, zapomniałem ustawić kamery, przepraszam, i wbija się w tych ludzi. Co się z nimi dzieje? Przyspieszmy czas trochę. Mam nadzieję, że nie wybuchną, nie? Ale jeżeli ludzie ocalą jednego tego człowieka na górze, to oni są bohaterami. Proszę bardzo, zobaczmy, czy pociąg rozwali też tego. Poświęcenie poszło na marne. Ej, no co jest? Jakim cudem ten pociąg i tak doskoczył? No, a tak wyglądają ludzie. To ile takich Porszaków by było potrzebnych, żeby zatrzymać ten pociąg? Uwaga, pociąg nadjeżdża, jaki on jest szybki! Zwalniam czas razy 8. Zobaczmy, co? Co się stanie z tymi samochodami? One nie mogą się zatrzymać dosłownie. No i człowiek oczywiście. Wątpię, żeby miał to przeżyć, szczerze. I ten pociąg jeszcze doleci dalej niż doleciał z tymi ludźmi. Jeszcze się rozwalą o górę, nie? Super, zgniotą się te Porszaki całkowicie już. Nie, 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 my musimy to zrobić taktycznie, tak? A do tego mam przygotowaną specjalną naczepę od ciężarówki i zobaczymy, czy taka naczepa będzie w stanie zatrzymać ten autobus, bo zobaczcie, ona zatrzyma się na tym znaku i ten znak jest niezniszczalny oczywiście i on spowoduje, że ten pociąg się zatrzyma. Uwaga, pociąg nadjeżdża z wielką prędkością 160 km na godzinę i czy on przebije się przez tą przyczepę? To jest nasza przyczepa, nie? Super! Nic nie zrobiła dla tego pociągu, nie? Dobrze, mam nadzieję, że teraz nam się uda to zrobić. Mamy BMW oraz mamy tutaj masę, ale to masę sportowych samochodów i one powinny dać radę zatrzymać ten oto piękny, nadjeżdżający pociąg. No jak on tak się zbliża, to powoli zaczynam powątpiewać, że te samochody będą w stanie go zatrzymać! Co tu się dzieje? On nadal na torach jest! On nawet nie spadł... Storów? O! Udało! Czekajcie, bo... Manekin? Halo? Czemu manekin dostał nad latującym samochodem? Czy to się liczy za wygraną, czy właśnie przegrałem przez to, że samochód sobie randomowo wleciał w naszego manekina? Jak się czujesz, Grzesiu? Halo, Grzesiu? No nie czuję się zbyt dobrze. Dobrze, ale nic nie pobije autobusu, jednego autobusu, który będzie wspomagany przez niezniszczalne drzewa. Ja wam mówię, ten autobus go zatrzyma. Patrzcie, bez żadnego problemu ten autobus zatrzyma ten pociąg! I to bez problemu, co tu się stało w ogóle? Zobaczmy na nasz autobus. No,
nie jest w zbyt w dobrym stanie. Co prawda nasz polski dywan się trzyma jak najlepiej. A osoby z tyłu, słuchajcie, mogły przeżyć, dlatego jeżeli jesteście w autobusie, to siadajcie z tyłu. Tam jest miejsce premium. Ale zobaczcie, mamy też tutaj pociąg, który możemy oczywiście wykorzystać do przejazdu przez ten tunel. I ja wam mówię, że ten samochód zatrzyma ten pociąg, bo to nie jest pociąg z GTA, tak? I ten samochód zatrzyma ten pociąg bez problemu. Bez problemu go zatrzyma. Poczekajcie, dajcie temu samochodowi szansę, nie? Zaraz się zatrzyma ten pociąg. Czy my tak będziemy jechać cały czas? Co się dzieje z tym pociągiem? On się przemienia w jakiegoś potwora, co jest? Proszę bardzo, samochód zatrzymał pociąg. I nawet działa jeszcze. A jakby z kolei wyglądał wypadek, gdzie randomowo by sobie wjechał autobus między skały, tam gdzie jeżdżą pociągi, jeszcze Lambo by za nim jechało. To jest bardzo prawdopodobne zdarzenie. Ten pociąg wypadł. Serio? Ty miały dwa pociągi ich ścisnąć. A gdzie jest drugi pociąg? Nadjeżdża. Chociaż żeby ten jeden wyrobił się na tym zakręcie. Proszę, wyrób się na tym zakręcie. Okej, szoruj o ścianę, ale się wyrób. Okej, jest dobrze. Jest dobrze. Dobrze! I teraz wjedzie w ten drugi pociąg. Okej. No i wszyscy w autobusie przeżyli. Co jest? Miało być znacznie gorzej. Dobrze, postawiłem tu jeszcze trampoliny i jestem ciekawy, czy te trampoliny powstrzymają ten pociąg przed tym przepięknym maluchem. I jeżeli powstrzymają, to musicie, po prostu musicie zostawić subika i lajka, bo zobaczcie, że maluch jest w tarapatach. Okej, no, nie powstrzymał. Co się stało z tymi manekinami? Ale słuchajcie, mimo wszystko maluch przeżył, działa, także zostawcie łapkę i subika, jest w stanie idealnym. Dobrze, ale jakby nie było tutaj tego wybuchowego malucha, to czy trampoliny by zatrzymały ten pociąg i nie ma szans? Co tu się właśnie stało? To są poręcze od trampolin, nie? One zmieniły nawet swój kolor z wrażenia siły tego pociągu. Ale nachodzi mnie jedno pytanie, bo co wygra? Pociąg czy wielka wywrotka? Zobaczmy, czy coś w wywrotce się stanie. Nic się jej nie stało, co to ma być? Pociąg tu się wygiął na niej dosłownie. Czemu ona wgięcia żadnego nie ma nawet? Czy ona jest tak wszechpotężna, że ten pociąg nic jej nie zrobił, serio? Dobra, czyli król jest jeden, tak? Ej, nie wiem jak to ktoś zrobił, ale ktoś tu zrobił, twórca tej mapy, niezniszczalny ten most. I zobaczcie, wiatr jest tak duży, że przesuwam mój samochód, a ten most żyje. Znaczy żyje, no nie pęka. Jak wezmę na przykład taki wiatr 300 km na godzinę, gdzie wcześniej most po chwili pękał, to po nim da się normalnie jeździć. Okej, widocznie nie. Co? Czemu on nagle przestał być niezniszczalny? Ale słuchajcie, mamy też tutaj mega, ale tu mega długą drogę. Co tu robi pociąg? Mamy tutaj mega długą drogę, którą możemy wykorzystać do maksymalnej prędkości. Tylko minusem tej drogi jest to, że są tu drzewa. Jest tu masa drzew, po prostu wszędzie są drzewa. I my spróbujemy pobić prędkość maksymalną autobusem. Najpierw się rozpędzimy, co nie? Wybuchnie nam zaraz silnik oczywiście. To jest typowe bardzo, już wybuchł. Ale rozpędzimy się do konkretnej prędkości, czyli 520 km na godzinę i uwaga, odpalamy wszystkie rakiety i zobaczymy jak daleko doje... Czemu tu są drzewa wywalone? Dlaczego akurat gdy się rozpędzałem? Aha, bo tu jest koniec i tu jeszcze lampy zlatające są, nie no super, po prostu... Zepsuło mi cały plan. Co się w ogóle stało z tym autobusem? Czemu on jest taki mały? Czy go aż tak ścisnęło od tej prędkości, że jest teraz mniejszy niż samochód, naprawdę? Chciałbym jeszcze zobaczyć, co wygra. Czy wygra ten wielki kanon, czy pędzący autobus
z 5 silnikami odrzutowymi. Proszę bardzo, mamy tutaj kanona. Możemy już go puścić zresztą, bo ten autobus się zbliża z taką prędkością, że to jest chore. I uwaga! Jezu, jak to jest blisko! Kulka! Kontra! Autobus, on znika po prostu, serio! Ale i tak wygrywa, tak jakby, bo kulka leci w tamtą stronę, a autobus nadal leci w swoją stronę! No co prawda tej kulce nic się nie stało, ale no ona jest niezniszczalna, okej? Okay? Dobrze, ale przez ile takich barier metalowych drogowych przebije się nasz autobus? Uwaga, wlatujemy w nie! On się składa sam z siebie! I w sumie nie wiem, czy można to zaliczyć jako przebicie, skoro on przeleciał sobie po prostu nad tym i wleciał w drzewa. Dobrze, ale to wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam. Samochody żegnają się z życiem. O kurde. Autobus zresztą też. Pa, pa.